Państwa, piękności. Wszystkich w Warszawie są niezadowoleni, trzeba rozweselić. Zapraszamy na dyskotekę Sogo. Potańczyć, poruszać. Przecież Świadkowie Jehowy i tak nie pójdą na żadną dyskotekę, bo Świadkowie Jehowy twierdzą, że szkoda czasu. Na głupoty. Natomiast tutaj w Warszawie 3 dni popracują. No przecież wiadomo, że nie Świadkowie Jehowy. I zaraz dyskoteka. I tańce, i hulanki, i swawole. Czyli cała taka Warszawa nad Wisłą, most Poniatowskiego, Stadion Narodowy. Teraz targi, książki, tu biegi, tu rowerowe zawody. Ach, żyć i nie umierać. Po co ten Pan Bóg, Jahwe, po co to drugie przykazanie? W ogóle po co Biblia? Niepotrzebna. 3 dni popracować i szaleć. Nawet można i supermarkety pozamykać, bo przecież Polak się nauczył od Ruskich nic nie jeść przez 2 tygodnie i jakoś przeżyje. Tak, stara wiara, stare dzieje, stary papież, stara Europa, stara Polska, stary tramwaj, starych ludzi tylko nie ma. No i Świadków Jehowy nie ma. Dlaczego nie ma tutaj starych ludzi? Ludzie szybko umierają, się wykańczają, nienawidzą się po prostu, kłócą się, wrzeszczą, proszę Państwa, wrzeszczą. No, nie można tu nic, wiecie Państwo, bo strasznie, strasznie biegną, jak dziki koń, Warszawa dziki koń. Dlaczego nie ma starych ludzi w Warszawie? Starych ludzi nie ma w Warszawie, bo ludzie krótko żyją w ogóle. Także to, jak ktoś o starych ludziach zacznie gadać, to jest pogadanka salcesonistyczna, manipulacyjna, populistyczna, oszustystyczna i to nieprawda. To nie jest Ameryka. Warszawa o Ameryce marzy. Warszawa marzy o Anglo-Ameryce Białystok, a przecież tam spod Pałacu Kultury Stalina i Lenina nic jak tylko odjechać do Anglo-Ameryki Białystok. Będziesz tak jechać przez most Poniatowskiego właśnie. Będziesz jechać potem w lewo. Może i w prawo, ale ogólnie w lewo przez Marki pojedziesz do Anglo-Ameryki Białystok. No bo tam w Anglo-Ameryce Białystok jest jeszcze więcej zieleni. Tam jest jeszcze więcej zieleni w Anglo-Ameryce Białystok. Dużo zdrowia, świeżej wody. Woda, święta woda jest, proszę Państwa, gdy jesteśmy tutaj na Mazowszu, nad Wisłą w Warszawie, tramwaj. To typowa Warszawa, prawda? 111 z muzeum, czy przez Muzeum Polin jedzie. Same ciekawostki, proszę Państwa, tutaj są na Mazowszu, nad Wisłą w Warszawie. Pozdrawiamy serdecznie. 111. Trasa niezmieniona w miarę taka, jaki była. Na dyskotekę Sogo zapraszamy, a tu jeszcze na Pałac Kultury Stalina i Lenina się popatrzymy. Centrum Warszawy i zapraszamy na dyskotekę Sogo. Sogo. By się rozluźnić, człowiek mógł przestał myśleć o złych rzeczach, o stresie. Żeby nie miał stresu. Radio Concito. Tak FM Euro Concito. Barbie Baby Langstrom Extra. No, tak jak mówię, czyli że ponieważ Świadków Jehowy tutaj w Warszawie nie ma, a są tylko mohery, co? No, patrzą się na Biblię, mówią co, patrzą się na drugie przykazanie, mówią co, patrzą się na to, że Jezusa zabili, co, no to przecież wiadomo, że sami swoi to wszystko zrobili, drugie przykazanie, usunęli imię Boże Jahwe, usunęli świętości, pousuwali z Pisma Świętego i się cieszą, bo oni myślą, że podrobią Świadków Jehowy, bo okazuje się, że działalnością oszustystyczną moherowych tutaj w Warszawie jest podrabianie Świadków Jehowy. Czego oni nie robili, żeby tych Świadków Jehowy podrobić? Może nawet i teraz adwentystów, jak dużo puściłam tych filmów o adwentystach. Może i mormonów, których dawno tutaj nie ma w Polsce, bo mormoni uciekli do USA. Nic więc nie pozostało w Warszawie, jak tylko marzyć o USA. Nic nie pozostało w Warszawie, tylko jak tylko marzyć o Anglo-Ameryce Białystok.
Serdecznie Państwa zapraszam. Tutaj jest Muzeum Narodowe, proszę Państwa. Tutaj jest Muzeum Narodowe. Tutaj nic innego nie ma. Muzeum Narodowe. Zapraszam. 517. Warszawa. Wszystkiego ciekawa. Zapraszamy do dyskoteki Sogo, proszę Państwa. Żeby się rozluźnić, żeby troszeczkę tej Ameryki było więcej, bo tam żyje się na luzie. W Ameryce ludzie nie są dosłowni, nie przyglądają się sobie, nie chrumczą, nie kaszlą w Anglo-Ameryce Białystok, nie breszą, nie pobrechują, nie kopcą, nie plują. Są mili, bo prawi, prawosławni. To nie musi być Prawo i Sprawiedliwość, bo przecież na przykład tutaj w Warszawie nie ma ani Świadków Jehowy, ani prawosławnych, ani mormonów, ani ewangelików. A przecież jak Świadkowie Jehowy się gdzieś pojawią, na przystankach stoją, to macie szansę ogromną porozmawiać. Dzisiaj sama wzięłam strażnicę, przewódźcie się na rondzie wiatracza. Także pozdrawiam.